Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Łukasz Migniewicz, jestem tutaj na zaproszenie Fundacji Bente Kahan. Przebywamy w tej chwili w podziemiach synagogi pod Białym Bocianem, gdzie będę chciał Was wszystkich wprowadzić w świat, który jest dosyć dziwnym światem przyrody, która została wykorzystana, czy to, co ta przyroda zrobiła, wykorzystana przeciwko pewnej społeczności żyjącej w Europie od wieków. Tak więc będę starał się wprowadzić Was w ten temat, i mam nadzieję, że przebiegnie to całkiem fajnie. Słuchajcie, troszeczkę mogę się też stresować, więc od razu mi wybaczcie, bo jest to jedno z pierwszych moich wystąpień, gdzie otoczony jestem kamerami, ale mam nadzieję, że jakoś przebrniemy bez problemu. Tak jak powiedziałem, nazywam się Łukasz Migniewicz. Jestem nauczycielem, ale także historykiem, który zajmuje się najróżniejszymi rzeczami, w tym takimi nietypowymi. I te nietypowe rzeczy będę wam pokazywał i wprowadzę wasz. To jest, wprowadzę Was w świat, który jest światem pojmowania historii troszeczkę inaczej. Nie podręcznikowo, nie w oparciu tylko i wyłącznie o książkę czy zapis pisany, ale także o pozostałości, które rzadko interesują wiele osób. Pokażę Wam część medali, pokażę Wam również nawet, Pewne warzywa, ponieważ one mają swoją historię, którą możemy odczytać, patrząc na to, co się wydarzyło 100, 200, 300 lat temu. Tematem mojego wystąpienia, jednego, mam nadzieję, z kilku, jest przyroda, a antysemityzm i jest to bardzo dziwny tytuł. Powiem szczerze, jak po raz pierwszy wrzuciłem to na Facebooka, to kilka osób zastanawiało się, co to jest, a niektóre nawet śmiały się. Mówiąc, jak, jakim cudem przyroda, antysemityzm, przecież przyroda nie ma myśli, nie potrafi ich wyrażać, czy w jaki sposób może być nastawiona antysemicko. Właśnie ten tytuł specjalnie jest tak skonstruowany, bo to, co się działo w przyrodzie, bardzo często miało wpływ na ludzi, na to, jak sobie świat wyobrażali, jak ten świat współtworzyli, oraz kogo potrafili oskarżyć o to, co ich złego spotkało. I niestety. Bardzo często w tej epoce przedindustrialnej, czy epoce początku przemysłu, rodzenia się przemysłu, czyli przed XVIII i w XVIII-XIX wieku, często jeszcze tłumaczyli sobie wiele zjawisk nietypowych albo tych, których po prostu nie rozumieli, w sposób dosyć dla nas dzisiaj, z perspektywy człowieka XXI wieku, nietypowy. To znaczy szukając często kozła ofiarnego i oskarżając go na przykład o grad. Czy o wybuch wulkanu, czy zupełnie inne katastrofy, które dziś potrafimy zrozumieć naturalnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że też zdarzają się dzisiaj takie osoby, które potrafią pewne rzeczy rozumieć zupełnie na odwrót i nie wgłębiają się w tą istotę sprawy i bardzo łatwo zrzucają na kogoś winę. Ale w tym okresie, o którym chcę, będę chciał Wam pokazać, czyli mniej więcej w XVII, XVIII i w XIX wieku, takie sytuacje zdarzały się bardzo często i bardzo często szukano kozła ofiarnego. Dlatego przyroda sama w sobie będzie tutaj tylko pretekstem do wyjaśnienia pewnych sytuacji, które miały miejsce. W tamtych czasach, w tym okresie przedindustrialnym, gdzie jakby nauka jeszcze nie wkroczyła pod strzechy i niewiele osób tak naprawdę potrafiło wyjaśnić wszystko i szukało wyjaśnienia w kwestiach nadprzyrodzonych, zrzucając winę na tych, których najczęściej nie akceptowała, nie lubiła albo wydawali się obcy. I aby zrozumieć, jak to wyglądało, Cię, Wam pokazać jedną z największych klęsk żywiołowych ostatnich 200 lat. W 1815 roku pewien wulkan, który był bardzo daleko, postanowił wybuchnąć. Ni stąd, ni zowąd, przez tysiące lat drzemiący, cichy, postanawia zrobić niespodziankę. I słuchajcie, w tych rzeczach, które będą, będzie to wulkan, który zmieni tak naprawdę oblicze Ziemi na kilka lat. Będzie to jedną z najbardziej dziwnych, jedna z najbardziej dziwnych sytuacji, jaka kiedykolwiek zaszła w naszym globie. Słuchajcie, oprócz tego wulkanu, który wybucha 200 lat temu, rzeczy, które zdarzą się Europejczykom i nie tylko, będą należały do katalogu naprawdę dziwnych rzeczy. Powodzie, które przypominały powodzie biblijne. Też musimy pamiętać, że w tym okresie, o którym będę Wam dużo opowiadał, wiele odniesień do tego, co się wydarzyło, są odniesieniami biblijnymi, religijnymi. Czyli dużo osób, Często bierze to wydarzenie za interwencją Boga albo szatana, dlatego bardzo często nawiązuje się do Biblii i słów biblijnych. Musimy pamiętać, że ta religia wtedy w sferach człowieka była wszędzie: od narodzin po śmierć, od pracy, poprzez odpoczynek. W związku z czym te wszystkie tragedie, które nawiedziły. Europę, a powiem Wam szczerze, że pomiędzy wiekiem XVII a XIX będzie ich kilka tysięcy. To jest niezwykłe, jak ludziom mogli to w ogóle przeżyć i jak sobie to tłumaczyli. Tak więc wulkan 200 lat temu wybuchający, o którym za chwilę więcej powodzie, które były monstrualne i trwały prawie tyle samo, a nawet czasami dłużej niż biblijny potop. Ziemniak. Warzywo, które znamy, o którym zapewne wszyscy słyszeli, mam przynajmniej taką nadzieję, z którego wspaniałe pire można zrobić frytki, chipsy, to nie reklama, uważajcie, ale od którego uprawy zależało życie milionów ludzi. To też ważne, bowiem parę tych spraw nam się tutaj połączy. To niepozorne zwierzątko, które tutaj bardzo ładnie spoziera spośród śniegu, czyli myszka, również potrafiła wzbudzić w ludziach ogromne masy negatywnych uczuć. I słuchajcie, plaga myszy potrafiła zrzucić winę na kogoś, kto zupełnie nie miał z tym nic wspólnego. Dalej, doktor Plaga, popularna postać w mediach, w kulturze, a ostatnio w związku z pandemią, która panuje. Po, nie, przypominana zarówno w mediach społecznościowych, stronach internetowych, ale także i w telewizji oraz w radiu. Dosyć dużo osób zaczęło interesować się tą postacią, a przerażała ona przez cały XVII, XVIII, nawet XIX wiek, miliony ludzi na kontynencie europejskim. W końcu burzę, rzeczy nie zrozumiała. Ja pamiętam zawsze, jak byłem małym dzieckiem, babcia tłumaczyła mi, że aniołki rzucają się garnkami. Ja w zasadzie w to wierzyłem, później zrozumiałem, że jednak nie jest to pr prawda. Duży zawód, ale piorunów bano się bardzo i potrafiono interwencję boską tutaj widzieć, albo kłótnie między diabłem a szatanem. Wśród tych wszystkich nieszczęść, które spadały na człowieka w tej epoce przedindustrialnej, to były również wielkie opady deszczu. Nie wszystkie z nich przekształcały się w powodzie, niektóre w monstrualne powodzie błotne. Słuchajcie, nawet takie rzeczy potrafiły się zdarzyć. I w końcu zima. Wyobraźcie sobie na dworze minus 40, minus 50 stopni moment, w którym zamarza tak naprawdę wszystko. Takie zimy również miały miejsce. I przyroda, od której człowiek zależał wtedy i zależy dzisiaj, ma ogromne znaczenie. Tylko, że wtedy od tej przyrody zależyliśmy jeszcze bardziej. Co prawda, dzisiaj wiemy, że niszcząc planetę możemy doprowadzić do sytuacji, na której, w której nie będziemy mieli gdzie mieszkać. W XIX wieku wielu ludzi uważało, że jest to kara boska i dlatego musimy się poprawić, naprawić. Uważała też, że to jest ludność, ludzie, że to jest sprawka innej grupy ludzi. Dlatego dzisiaj oprócz tych klęsk, które Wam pokażę, ich wpływu, pokażę Wam jak interpretowali to ludzie w kontekście Żydów, społeczności żydowskich, które żyły w całej Europie i które bardzo często stawały się kozłem ofiarnym. Na nie zwalano winę, oskarżano je o rzeczy niebywałe, co w zasadzie budziło duże zdumienie niektórych ludzi, którzy przyjeżdżali z zewnątrz i z tymi społecznościami żydowskimi nie mieli nic wspólnego. Jednak poszukiwanie tego kozła ofiarnego było czymś bardzo, bardzo typowym. I wracamy do wulkanu. Słuchajcie, w 1815 roku wulkan Tambora, który był wygasły dla wielu od dawna. Postanowił się zbudzić. Jakie to było zbudzenie? Było z potężnym przytupem. Storze, który macie dzisiaj, możemy oglądać z Google Maps, był dużo, dużo większy. Ten obszar, który tutaj widzicie, dziś wznosi się na wysokość ponad 2400 metrów. Prawdopodobnie było to ponad 4000 metrów w 1815 roku. Na wysepce, na której znajdował się wulkan, zamieszkiwała grupa 10-12 tysięcy osób, która była bardzo mało poznana. Europejczycy dopiero co się tutaj pojawili, dopiero co penetrowali te obszary, ponieważ mieszkańcy mieszkali wokół góry, bo było bezpieczniej, parę kilometrów od morza, powodowało, że piraci, którzy byli tutaj bardzo aktywni, porywali ludzi jako niewolników, nie byli skłonni ruszać w teren głęboko i porywać ludzi. Stąd ta odległość była dosyć duża. Teraz wyobraźcie sobie, Kwiecień 1815 roku. Góra zaczyna się budzić, zaczyna grzmieć, pojawiają się trzęsienia ziemi drobne. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, do pewnego momentu, 10 kwietnia, mamy gigantyczną erupcję. Ta erupcja potrafi, to wysadza cały wierzchołek. Góry. Przepraszam, bawiąc się i pokazując Wam, będę musiał czasem zniknąć i coś wymazać, tak więc myślę, że mi to wybaczycie, okej. Okay. I słuchajcie, te wydarzenie z 10 kwietnia zmieni tak naprawdę oblicze, oblicze życia ludzi na całym świecie, bo to jest niezwykłe, jak jedna, jedno wydarzenie z przyrody, ze świata przyrody potrafi zmienić życie wielu ludzi. Skala ekspansywności wulkanu, jest ośmiostopniowa. W siódmym stopniu, w siódmym indeksie, jest to jeden z najbardziej potężnych wybuchów, który zda, zdarza się raz na dłuższy okres czasu, 1000-1500 lat. I w 1815 to się niestety wydarzyło. Słuchajcie, słup, który wydobył się, miał ponad 40, 40 kilometrów a 100 kilometrów, a 40 kilometrów był wyrzut całości tego pyłu, który się pojawił. Ilość pyłu, która dostała się z wulkanu Tambora zabiła całą społeczność. Słuchajcie, jedno wydarzenie, a ginie 10 tysięcy ludzi, czyli wszyscy mieszkający na tej wyspie. Następnie wiele osób wokół umrze z powodu głodu i chorób. Dlaczego w związku z czym ten wulkan, który był kilka tysięcy kilometrów od Europy, wywołał takie spustoszenie w świecie cywilizacji europejskiej? Dlatego, że zmienił pogodę. Kiedy w 1815 roku Napoleon Bonaparte postanowił wrócić z wyspy, na którą został zesłany i wygrać wojnę. Z koalicją, kolejną koalicją antyfrancuską, nie spodziewał się, że pokrzyżuje mu plany pogoda. W bitwie pod Waterloo w Belgii spadło bardzo dużo deszczu. Nietypowa pogoda jak na tamte czasy. Armaty Napoleona utkwiły w ziemi i musiał poczekać stosunkowo długo, zanim mógł je na nowo uruchomić, odprzedkować. W tym momencie pojawiła się już dobrze przygotowana do bitwy. Armia Brytyjska i zdążył powrócić rozbity wcześniej marszałek Blysier, dowódca armii pruskiej. Napoleon przegrał tę bitwę przez pogodę. Dlaczego przez pogodę? Ilość pyłu, masa, która dostała się do atmosfery, zmieniła cyrkulację powietrza, zmieniła także temperaturę Ziemi i temperaturę na Ziemi. Napoleon przegrał. I został zmuszony do powtórnej abdykacji i uciecz, i został wywieziony już ostatecznie na Wyspę Świętej Heleny, gdzie zmarł. Rok 1815 to ulewne deszcz. Jednak rok później ten pył z wulkanu, który był kilka tysięcy, ponad 10 tysięcy kilometrów od Europy, zaczął zmieniać oblicze temperatury. W 1816 roku pojawił się rok bez lata. Ten wykres temperatury pokazuje nietypową temperaturę w czerwcu 1816 roku. Zwróćcie uwagę, Francja czy e, Hiszpania minus 3 stopnie. Nawet na terenach współcześnie należących do Polski minus 1,0. W tym momencie wszystkie uprawy, które funkcjonowały przestały, e, zostały zamrożone, zostały e, zniszczone. Co doprowadziło do klęski głodu, ogromnej klęski głodu, która nawiedziła Europę w 1816 roku. Przepraszam, ta klęska głodu pokazana tutaj jest jednym z najfajniejszych, jest z najgenialniejszych obrazów pokazujących plony, które wymarzają. Słuchajcie, po 1816 roku karierę zacznie robić warzywo, jakim był ziemniak, co jest jednym z najbardziej ciekawych, ciekawych momentów w naszej historii, ale ziemniak też będzie bohaterem już niedługo. W całej atmosferze pył pojawiał się cały czas. Ja też chciałem Wam pokazać lawę, której fragmenty znajdujemy wszędzie i ona się pojawiała nie tylko w momencie wybuchu wulkanu Tambora, ale takie formy pyłu który funkcjonował, on w oczywiście rozdrobnionej wersji, krążył po całej atmosferze przez ponad rok. Stąd przysłonięcie słońca spowodowało, że ta temperatura, która docierała do powierzchni Ziemi, była tak niska. Rok bez lata był rokiem, który doprowadza do głodu, o czym już przed chwilą Wam powiedziałem ogromnego głodu, ale także do sytuacji, Anomalii pogodowych, bo ona obejmie nie tylko całą Europę, ale oczywiście także obszary Ameryki Północnej. I zwróćcie uwagę, przepraszam, wchodzi nam nowy motyw w historii, bo bardzo często. Bada się historię na podstawie źródeł, źródeł pisanych. Źródła archeologiczne, pomaga nam tutaj archeologia, ale też bardzo wdzięcznym materiałem są medale, które w tym czasie wydawano. I na tych dwóch, które chciałbym Wam pokazać, które widzicie, mamy kobietę, matkę, dzieci błagające o jedzenie. I to jest motyw, który się będzie bardzo często pokazywał w tym czasie. Podobnie na tym drugim medalu, gdzie stroskane małżeństwo, płaczące tak naprawdę nad tym, że nie mają nic do jedzenia, patrzą na to, że wszystkie owoce zmrożone, rośliny, popatrzcie na ten motyw tutaj, przepraszam, może nie do końca będzie widać, więc jeszcze raz zmarzę, może będzie Wam łatwiej. Zmarniałe rośliny, które zwiastują gigantyczny głód. I słuchajcie, kto był temu winien? No, oczywiście moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj wulkan tambora. Wybuchów wprowadził ogromną masę materiału do atmosfery. W 1816 roku winnym, winnym tej sytuacji stali się żydzi, co jest niezwykłe. W wielu miastach, zwłaszcza w Niemczech czy na terenie Francji, zaczęto organizować pochody, które miały ich wyśmiewać, oraz w niektórych miejscach zdarzały się pogromy. To było niezwykłe, że Potraktowano tą grupę ludzi jako odpowiedzialnych za coś, co irracjonalnie przecież nie miało, nie, za, na co nie mieli żadnego wpływu, bo miała wpływ tutaj przyroda. Wulkan, który wybucha w 1816 roku. Słuchajcie, ci Żydzi tutaj będą pojawiali nam się niestety, społeczność żydowska, która prześladowana będzie notorycznie. Pogoda i. Kolejne 2-3 lata, które były bardzo mokrymi, bardzo chłodnymi, nieprzyjemnymi, to była pogoda, którą możemy nazwać angielską, nie sprzyjała poszukiwaniu naukowych dróg zrozumienia tego terminu wśród większości ludzi. Oczywiście naukowcy ówcześni i rodząca się wulkanologia zdawali sobie sprawę, że przyczyną może być kwestia wybuchu wulkanu i faktycznie nim była. Ale większość ludzi szukała po prostu kozła ofiarnego. Ówcześni artyści, którzy przemierzali Europę, malowali nam obrazy, które są kolejnym wspaniałym źródłem historycznym, tak jak obrazy Friedricha Kasparady Davida, który malował piękne zachodzące słońce, które było słońcem przechodzącym przez warstwę pyłu, który wtedy znajdował się w atmosferze. A słynna już brytyjska pisarka Mary Shelley stworzy postać Doktora Frankensteina i potwora, który ten doktor Frankenstein przywrócił do życia. To wpływ miało na to, jak wyglądała ówczesna pogoda. Ciągle deszczowe, mroczne klimaty, rozproszone światło słoneczne, bardzo chłodno, nietypowo, powoduje, że artyści przekuwają to, co widzą, to, co czuwają w dzieła, czy to malarskie, czy to literackie. Podróżujący z Shelley Polidori stworzy postać wampira, która w przyszłości stanie się jedną z kanw wielu powieści, a także później, kiedy narodzi się kolejna muza film, filmów, które znamy. Tak więc zwróćcie uwagę, jaki wpływ, jak wielotorowy wpływ, głód i śmierć ludzi. Szacuje się, że są to miliony ofiar w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych czy koloniach brytyjskich. Pojawienie się nowej rośliny, która była uznawana za remedium, czyli lekarstwo na, to, na te warunki pogodowe, czyli ziemniak. Znaczy on istniał już wcześniej, ale pojawił się jako uprawa dominująca po 1816 roku. Sztuka, która wykorzystuje te elementy, oraz kolejny motyw do prześladowania grupy, jaką byli Żydzi. Słuchajcie, Żydzi w Europie od średniowiecza są grupą, która. Spotykała się z prześladowaniem. Oczywiście były wyjątki, były też obszary, gdzie mogli funkcjonować znacznie lepiej niż indziej. Pamiętajmy, że żyli w diasporach, czyli w grupach, które nie posiadały własnego państwa, własnego miejsca od czasów starożytnych od momentu, kiedy najpierw zostało państwo Izrael podbite przez Asyrję, Babilonię, później Persję, i tak cały czas wymieniając aż do państwa rzymskiego. Tak więc zamieszkiwali większą część Europy. Jednakże jako społeczność byli traktowani często znacznie gorzej i musieli się odznaczać ubiorem bądź strojem. Ten znak, który tutaj widzicie, Jude, Gwiazda Dawida, charakterystyczny znak pojawiający się w obozach koncentracyjnych jako element odznaczający tą społeczność żydowską, był również wcześniej znany. Korzystano z fragmentu troszeczkę za grubo, przepraszam z fragmentu Żółtej tkaniny, która była przyczepiana do płaszcza. Żydzi też byli zmuszani do noszenia turbanów oraz czasami szpiczastych czapek, mieli się odróżniać. Tutaj stereotypowo przedstawiono ich, bo kojarzono ich z czosnkiem, który dla wielu był nie do zaakceptowania a bardziej zapach, czy z mieszkiem, kojarzących ich z lichwą i pieniędzmi. Przyczyn prześladowań Żydów było bardzo dużo. Ale tak naprawdę wykluczano ich poza to społeczeństwo, i jeżeli zdarzały się jakieś sytuacje, które były związane na przykład z kwestią przyrody, niezrozumiałych działań tej przyrody, to winę zrzucano często na nich. I Żydzi jako przyczyny prześladowań. Wskazujemy ich bardzo dużo. Niestety część z tych karykatur czy rycin, które teraz Wam pokażę, one naprawdę mają wydźwięk dosyć mocno antysemicki, chociaż to słowo, też chciałbym, żebyście pamiętali, pojawia się dopiero w wieku XIX. W tym momencie możemy mówić w kategoriach antyżydowski, antyjudaistyczny, a antysemicki jako teoria już później także idąca w kierunku RAS. To jest dopiero połowa XIX wieku. Einhorn i badacze niemieccy i austriaccy. Żydzi byli prześladowani z wielu powodów. Jednym z najważniejszych były to powody ekonomiczne. Słuchajcie, w średniowieczu oni trudnili się lichwą, czyli pożyczaniem pieniędzy na procent. To, co dziś znamy jako typowym elementem brania kredytu i zwracania kwoty kredytu z odsetkami, ponieważ chrześcijaństwo samo w sobie miało zakazywać dawania pożyczek. Dodatkowo biblijna przypowieść mówiąca o Judaszu, który zdradził Jezusa za 30 srebrników, także była motorem do prześladowań. Tak więc Żydzi bardzo często byli zatrudniani do prac związanych z pieniędzmi. Zajmowali się budżetem, skarbcem, prowadzili karczmy, ściągali podatki. Stąd powszechna niechęć ludzi, którzy powinni być raczej kierowani negatywnie wobec tego, który od nich żąda pieniędzy, czyli władcy, suzerena, feudała. Ona była przerzucana niestety na społeczność żydowską. I ten ekonomiczny wątek był bardzo ważny. I w historii pojawia się także postać niezwykła. I tu kolejny medal, który świetnie pokazuje ten motyw prześladowania społeczności żydowskiej. Bohater tego medalu to jest Józef Suskind Oppenheimer, zarządca mennicy oraz budżetu księstwa Winterbergi który całkiem dobrze radził sobie z podupadającą gospodarką tego niemieckiego księstewka. Jednakże, kiedy zmarł jego przełożony, czyli książę Wintemberski, został on aresztowany przez ludność, bardzo ciężko pobity i skazany na śmierć. Następnie jego ciało zostało zapakowane, popatrzcie, do klatki, gdzie wisiało 6 do 7 lat. To była jakby dodatkowa forma upokorzenia. Jaki był powód, że Oppenheimer, który miał pseudonim Sys, słodki, został tak potraktowany? No nic innego. Książę zbierał podatki, uszczelniał system, poprawiał możliwości zbierania pieniędzy do skarbca, a gniew ludności skupił się właśnie na tym, który jakby był pomysłodawcą nowoczesnego systemu pobierania podatków. Więc z drugiej strony książę jego administracja to tak naprawdę oni są pomysłodawcami, ale ludność wybrała sobie człowieka, który dla nich był obcy, nie był religijnie taki sam. Bo pamiętajcie, jesteśmy cały czas w okresie, w którym to religia ma ogromne znaczenie dla społeczności, kiedy to tożsamość ta religijna i niestety pojawiają się tam bardzo niefajne elementy, gdzie trzeba kogoś prześladować czy wyrzucić poza ten margines. I stąd ten medal, który upamiętnia bardzo złą sytuację staje się bardzo popularny. I tu też chciałbym Wam powiedzieć, że w okresie XVIII, XIX i XX wieku, zanim pojawiły się środki masowego przekazu, telewizja, radio, kino, kroniki filmowe czy sprawnie wydawane gazety, medale stały się takim nośnikiem propagandy. To znaczy wydawano je w ogromnej liczbie i one często stawały się nie tylko pamiątką po danym wydarzeniu, ale też niecnym talizmanem. Co to znaczy niecny talizman? Otóż wielu uważało, że jeżeli będzie nosiło ze sobą talizman, który będzie pokazywał w negatywny sposób społeczność żydowską, to ochroni go to przed czarami, którą ona miała robić. I znowu jesteśmy, pamiętajcie, w kręgu totalnie fantastycznym i racjonalnym, ponieważ było to fałszywe oskarżenie, ale było bardzo wygodnie zrzucić winę na tą społeczność, która była w mniejszości. I która cieszyła się tylko opieką władcy, i z rzadka gdzieś ludzie chodzili do niej, uczęszczali, potrzebowali pomocy, ale jeżeli coś się działo, bardzo łatwo rzucali na nich winę. Bowiem to także społeczność żydowską obarczano winą za różnego rodzaju choroby, których nie rozumiano, którego, których przenoszenia się: dżumę, cholerę, krztusiec i inne. I to niestety też powodowało, bardzo duży dysonans, ponieważ no, skoro naukowcy, lekarze doskonale zaczęli zdawać sobie sprawę, dlaczego jest wywołana choroba, to obarczanie jakiejś grupy ludności winą za to było czymś bezsensownym. Niestety zdarzało się to niezwykle często. Także niezrozumienie religii, bazowanie na bajkach, wymyślonych historiach i wyobrażeniach, jak na przykład tym, że Społeczność żydowska porywa dzieci, a później z krwitych dzieci tworzy macę, co jest zupełnie nieprawdopodobną, ale także historią, słuchajcie, której w XX wieku potrafi się pojawić wśród wielu ludzi, i jest powtarzana jako mit i oszczerstwo niezwykłe. Było wykorzystywana także w tym okresie czasu. Tak więc to niezrozumienie religii, mimo że Żydzi byli traktowani jako starsi bracia w wierze. To byli poddawani często prześladowaniom właśnie ze względu tego wątku religijnego. Czasami porównywano ich nawet do osób, które obcują ze zwierzętami w sposób taki, że piją mleko tych zwierząt bezpośrednio od nich. I tutaj przykład bardzo brzydkiego określenia judezału, czyli tej, tego określenia kulturowego, ideologicznego, które zupełnie było też wyjęte od rzeczy, a powtarzało się i pokazywało. Co bardzo mocno uderzało w społeczność żydowską. I wydawałoby się, że tego typu prześladowania czy pomysły, które były zupełnie bezsensowne, to jest domena średniowiecza. Nieprawda. Wiek XVI, XVII i XVIII, czyli nowożytność, renesans, barok, i inne epoki w literaturze, w kulturze, sztuce czy w historii, też są pełne negatywnych odniesień do społeczności żydowskiej. Wystarczy czasami tylko i wyłącznie jeden mały motyw, powód, by obarczyć wszystkich. Warto pamiętać, że oczywiście jeden człowiek nie może odpowiadać za cały naród, bo no to nie ma sensu. Ale w tym przypadku w XIX wieku, w XVIII, XVII czy wcześniej czy w propagandzie nazistowskiej XX wieku, pojawia się to niestety bardzo często. Tu chciałbym zaprezentować Wam kolejny medal, który jest w produkcji brytyjskiej, angielskiej i odwoła, odwołuje się on do pewnego teatru. Kimbel, właściciel teatru, wystawiał bardzo często Szekspira, w tym postać Shylocka, to była postać skupca weneckiego. Żyda też bardzo stereotypowo przedstawionego. Dlatego niektórzy zarzucają Szekspirowi wątki antysemickie. I aktor szef grał tą postać. Jednak po spaleniu się jego teatru i odbudowie podwyższył ceny. I to spodowało pewien gniew dlatego dla ochrony. Swojego interesu, zatrudnił swoich przyjaciół ze społeczności żydowskiej. Kilku z nich było bokserami, w związku z czym jako ochroniarze nadawali się świetnie do swojej roli, by uspokoić tłum. No i jaka była odpowiedź tłumu? Wydanie medalu, który przedstawiał e, głównego e, bohatera, aktora, a także właściciela teatru z takimi bardzo nieprzyjemnymi, charakterystycznymi elementami. Przepraszam, że w ten sposób, ale myślę, że łatwiej będzie, żebyście zwrócili na to uwagę. Zwróćcie uwagę te elementy nosa, które będzie także wykorzystywała niemiecka nazistowska propaganda oraz ośle uszy, czyli jakby uderzenie w człowieka pokazując jego wyimaginowaną cechę anatomiczną, czy pokazanie, patrzcie, on duży nos na pewno jest cechą Żydów, co oczywiście też jest nieprawdą, ale ośle uszy pokazujące głupotę czy upór tej, tej grupy. Niestety, tego jest więcej i to przeraża, ponieważ takie medale docierały do ogromnej masy ludzi. Złote i srebrne do bogatych, cynowe, niektóre ołowiane, miedziane, brązowe do biedniejszej grupy. Były bite w dużych, w dużych ilościach. Na Dolnym Śląsku, na którym się znajdujemy, masowa ich produkcja była w XVIII wieku i w XVIII wieku przyroda nie rozpieszczała. Naszego rejonu, i katastrofy, które się pojawiały, były ogromne ilości. Jedną z największych była powódź 1736 roku. Ja pamiętam powódź z roku 97, 1997. Zapewne część z Was również się pamięta, a jeżeli nie, to zawsze można porozmawiać czy zobaczyć nagrania na YouTube. To, co tutaj widzicie, jest powodzią, która. Która nigdy do tej pory nie nawiedziła w takim stopniu Dolnego Śląska, bo ona ogromna, ogromna. Nie była powód stulecia, ale kilkusetlecia czy nawet tysiąclecia. Powstała seria medali. Te medale pokazywały, co się stało, o jak dużo, o jak mało, czyli mamy powódź pokazującą i ulewne deszcze oraz głód, który później nastąpi, bowiem zniszczone plony. Padało przez 73 dni z górką przerwą na dwa dni. Liczba wody, która dostała się wtedy do gruntu była niewyobrażalna. Odra przybierała z dnia na dzień i w czerwcu liczba tej wody była taka, że przedmieścia wrocławskie były zalane na wysokość ponad dwóch metrów, a ludności z obszarów rynku udało się uciec, kiedy usypano Groble. I To wiecie z czego? Z odchodów zwierząt, z łajna, z gliny czegokolwiek się tylko dało, starych wozów. I to było stosunkowo, stosunkowo zabawną sytuacją. Niezabawną, ponieważ bardzo dużo osób zginęło w tym momencie. I niestety, patrząc na to, co tutaj się wydarzyło, tu jeszcze tylko pokazać, tak to ja, na rynku w Poznaniu, gdzie ta powódź już była dużo niższa niż we Wrocławiu. Na około wysokości 1,75 m znajduje się linia. Tej powodzi z 1736 roku. Jeżeli doliczymy jeszcze to, że miasta się podnoszą, bowiem na jedne, jedną drogę nakłada się drugą, trzecią, czwartą, to ta powódź osiągała ponad 2,5 metra w samym Poznaniu. We Wrocławiu była ona dużo, dużo większa, czy dużo bardziej tragiczna, ale nie tylko we Wrocławiu. Na całej linii Odry i jej dopływów uległy zniszczeniu całe miasta, całe wioski znalazły się pod wodą, zginęło mnóstwo ludzi, a także ogromna masa. Późniejszych osób umiera po prostu z głodu. Powódź zniszczyła pola, zniszczyła zasiewy w tym czasie. I słuchajcie, w 1790, 1737 roku zapanował taki głód, że przejawy kanibalizmu były gigantyczne. Tak naprawdę ogromna masa ludzi umierając potrafiła zjeść innych, niestety. I dopiero 1737 to była poprawa, co upamiętnia ten medal. Zwróćcie uwagę, pokazujący, że Bóg w 1937 roku, czyli mamy ten motyw boski, religijności, nierozumienia pewnych procesów przyrody, natury, powstrzymuje śmierć przed obcięciem linii życia. Ta linia jest tutaj widoczna, śmierć ukazana stereotypowo jako szkielet mający kosę i próbujący przeciąć tą, tą linę. Powódź ta, pokazała pewien bardzo nieprzyjemny motyw. Chciałem wam przedstawić postać, która dla wielu numizmatyków, czyli osób, które zbierają monety i medale i się tym interesują, jest ważna, bowiem spod jego ręki wyszło tysiące medali e, bitych w wielu nakładach. Był to Christian Wermut. Niestety, Christian Wermut dorobił się ogromnego majątku nie tylko na zwykłych medalach, które upamiętniały najistotniejsze wydarzenia ówczesne ale dorobił się na produkcji medali antysemickich. To był prawdziwy biznes, bowiem wiele osób po tej powodzi z roku 36. czy z innych katastrof, które jeszcze zobaczymy i które już widzieliśmy, które mocno doskwierały ludności, widziała jako twórców czy spiskujących z szatanem właśnie społeczność żydowską. Coś przerażające. W tym momencie wyszły medale, gdzie mamy nazywane potocznie korn Judę, czyli to jest Żyd zbożowy. Przepraszam, troszkę tak piszę średnio, ale no normalnie moi uczniowie mnie znają, dlatego zbożowy. E, ok, coś, coś zepsułem, później naprawię, przepraszam, Żyd zbożowy. To oznacza, że traktowano Żydów nie tyle jako sprawców, nie tylko jako sprawców nieszczęść, ale jako spekulantów. Popatrzcie na postać Żyda Tułacza, człowieka, który wędrował i maszerował i ma potężny worek zboża. W ten sposób uderzano w społeczność żydowską jako tych, którzy to zboże mieli mieć, nie chcieli z nimi się dzielić i przechowywali je po to, by później z zyskiem i bardzo drogo sprzedać. To zresztą mówi również odwołanie do Biblii, gdzie jest cytat z Księgi Przysłów, z 11 rozdziału 26 werset mówiący o tym, że Bóg błogosławi tych, co się z Bożem dzielą, a nie lubi tych, co je przechowują i je trzymają w zanadrzu. Nie ma tak naprawdę żadnego dowodu historycznego, a nawet wiemy, że spekulacją zboża zajmowali się sami mieszkańcy, którzy cierpieli, bo przechowywali ją dla siebie, czy na lepszą godzinę, czy aby sprzedać z zyskiem, aby oskarżać społeczność żydowską, która tak samo jak inne społeczności ucierpiała bardzo mocno w wyniku kataklizmów, i w wyniku tych kataklizmów nie była w stanie. Tak naprawdę utrzymać się przy życiu, tak jak i reszta społeczeństwa, ale to w nich jakby uderzono i też jest istotne, o czym myślę, że czasami mało się mówi, że te medale, które są bite w takiej dużej liczbie, one były zamawiane przez władców, ponieważ oni chcieli też przez swoją nieudolność, bo nie potrafili pomóc społecznościom dotkniętym kataklizmem, zrzucić na kogoś winę. I tą winą obarczano bardzo często właśnie Żydów, którzy mogli Spodziewać się pogromu albo wypędzenia. Obie możliwości były tragiczne, bowiem tak naprawdę w chwilach ogromnych kataklizmów nie mieli gdzie uciekać, a pogromy to były niczym jak, innym jak po prostu zabijaniem. Zwróćcie uwagę, jak bardzo często buduje się tą wizję. Coś się dzieje, mamy na kogo to zrzucić. I często władcy, którzy zatrudniają wielu Żydów do administracji, bo dobrze się na tym znają, czy dobrze funkcjonują w administracji, później się od nich odwracają. I godzą się na przykład na tego typu produkcje medali, które są, trafiają do społeczności, do ludzi, którzy je mają, przeglądają i upewniają się w tym, aha, to na pewno była sprawka ich ani nikogo. Słuchajcie, no jeżeli ktoś by mnie zapytał, co szarańcza ma wspólnego z antysemityzmem, to jeszcze rok temu, pół roku temu powiedziałbym, nie mam bladego pojęcia. To jest bardzo dziwne. Co może mieć ten owad? który potrafi pożreć błyskawicznie ogromne liczby zielonego żywności, ma wspólnego z antysemityzmem. No właśnie kiedy odkryłem te medale i odkryłem zapiski z tego okresu, już bardzo dobrze wiem. Szarańcza powoduje klęskę. Przybywa z skądś. Kto ją miał wezwać? No ludzie powiedzą diabeł. A z kim diabeł ma konszachty? Zwróćcie uwagę jeszcze na ten medal. No właśnie ze społecznością żydowską. Tak więc zwróćcie uwagę, znowu kozioł ofiarny. Znowu grupa, na którą możemy coś zrzucić. Szarancza nad Dolny Śląsk nad obszar, na którym ja teraz jestem, znajduję się i którym się bardzo często zajmuję, przeleciała kilkukrotnie. Raz w 1697 roku, zjadając dosłownie wszystko, a drugi raz zjadając więcej niż wszystko, bo już nie tylko zjadła zboże, nie tylko zjadła trawę, nie tylko zjadła sadzonki, ale pożarła nawet słomę z chat. Tak więc dosłownie zrobiła wszystko, co było... To nieszczęśliwe, tak? Więc był to nieproszony gość, który przybył ze wschodu. I teraz Wam powiem, dlaczego interpretowano to jako sprawkę społeczności żydowskiej. Bo to jest też niezwykłe. Szarańcza przybywa z obszarów Rzeczpospolitej, obojga narodów. Skąd przybywają do Wrocławia i na obszar Dolnego Śląska Żydzi, na handel, zwłaszcza w czerwcu, kiedy jest wielki jarmark, no właśnie z Polski. Dlatego uznano i połączono Żydów z Szarańczą, że to jest ich sprawka i Szarańcza przybyła wraz za nimi. Jaka jest prawda? Otóż doszło do suszy i szarańcza z obszarów Ukrainy dzisiejszej ruszała, ruszała na zachód w poszukiwaniu żywności. Dlatego dotarła na obszary, których ta susza w 1748 roku była dużo mniejsza. Znowu znalazł się jednak pretekst, by obarczyć społeczność żydowską. Rok 1749, 40 to kolejny etap tej Całej litanii wielkich przekleństw, które trafiły dla ludności naszego obszaru. Słuchajcie, zima, która była, zaczęła się niepozornie na świętego Marcina 11 listopada, skończyła się na świętego Jana, czyli w czerwcu. W związku z czym trwała o wiele za długo, ale to nie jest najgorsze. Ta zima, przełomu 39 i 40 roku, Osiągnęła niezwykłą amplitudę temperatur. Zwróćcie uwagę, tu mamy taki wykres temperatur średnich pokazywanych zarówno współcześnie, oraz w tym okresie. Zwróćcie uwagę, jaki mamy spadek w 1739-40 roku. Opisy są przerażające. Ludzie zamarzają jadąc traktami. Rzeka Odra zamarza prawie do całości, ryby wycina się w blatach, takich bloczkach. Dodatkowo bociany, które przyleciały w marcu i kwietniu, chronią się w domostwach ludzkich. Niektórzy opisują, że jeżeli splunęło się z około 7 metrów, to ślina dosielała już jako sopel lodu, a jeszcze niektórzy, co jest może śmieszne, przestrzegają przed pójściem Siusiu za stodołę. Lepiej robić to w domu, do kominka, bowiem jeżeli ktoś pójdzie, to już może nie wrócić, bo albo zamarznie, albo go przysipie ogromna masa śniegu. Pisano także, że ciała osób, które zmarły. Nie były w stanie, nie można było ich pochować, bowiem głębokość na półtora metra ziemia była tak zamarznięta, że te ciała leżały. I często ci, co przyjeżdżali przez sie, widzieli ogromną masę bardzo makabrycznych obrazów, mnóstwo ludzi, którzy leżeli po jeden na drugim niczym poukładane płoty. Jest to bardzo tragiczne. Słuchajcie, do tego jeszcze doszedł bardzo stały bywalec ówczesnych domost, głód, bowiem Ludzie bardzo szybko zjedli to, co mieli. Bardzo szybko wypalili to, co mieli. Jeżeli była to temperatura, w której pękały nawet drzewa, bo o tym piszą kronikarze ówcześni świetna kronika z Zielonej Góry, która całkiem niedawno została odkryta, te zapiski, mówi o tym, że drzewa pękają. Minus 40, minus 50 stopni jest to bardzo prawdopodobne. Tak więc podróżowanie nawet było trudne, co dopiero pozyskiwanie jedzenia. I kiedy nasz nastał czas, kiedy było cieplej. W maju było około 0 stopni, co się rzadko zdarza. I to nie tak raz, ale przez kilka dni w czerwcu w niektórych uliczkach jeszcze leżał śnieg we Wrocławiu. To zwierzęta na sprzedaż, krowy, świnie nie wyglądały jak tuczniki, czyli były wychudzone, nikt nie chciał tego kupić. Brakowało mleka, brakowało sera, brakowało chleba, brakowało wszystkiego. Nie muszę już mówić kogo obarczano winą za to i kogo obarczano winą za Spekulacje w tym czasie. Znowu pojawia się wysyp medali, w których pojawia się Korn Jude, to jest drugiego twórcy Reicha, który był mniej, e, mniej sprawny artystycznie. W ogóle te medale też nie mają wielkiej wartości artystycznej, one są tylko i wyłącznie propagandowe i nacechowane czymś paskudnym. Zwróćcie uwagę, pojawia się motyw kobiety błagającej o zboże no i człowieka, który jest utyty ma charakterystyczną czapkę wędrującego. Przedstawiciela społeczności żydowskiej. Znowu mamy odwołanie do antysemityzmu z bardzo charakterystycznym cytatem, ciągle mówiącym o tym przechowywaniu zboża, kradzeniu tego zboża i zabieraniu go. Tak więc, nawet to wydarzenie tragiczne, ta zima, wpływa bardzo negatywnie na odbiór społeczności żydowskiej. Słuchajcie, ziemniak. Ja już powiedziałem Wam, że to warzywo było warzywem cudownym ponieważ było odporne na wiele warunków atmosferycznych, mogło rosnąć na glebach, w których nie rosły inne rośliny i stało się po 1813 roku, czyli tym roku bez lata, kiedy wybuchł ten wulkan na Tamborze, czymś wspaniałym, bowiem zasiadana bulwa daje bardzo dużo wartości odżywczych. Ziemniaki, które przybyły z Ameryki Południowej zagościły na stołach europejskich późno, koniec XVIII, początek XIX wieku, ale odkryto, że są wspaniałe. Ja mam ze sobą ziemniaka i tym ziemniakiem pozwolicie, będę się teraz bawił, ale myślę, że każdy ziemniaka zna i widzi. Typowa bulwa, pełna skrobi, pełna możliwości, pełna możliwości wykarmienia masy ludzi. Ale jest mały, mały element, który jest bardzo istotny. Jeżeli oprzemy całe, całe rolnictwo na uprawie jednej rośliny, to jeżeli zdarzy się coś, co tą roślinę zabije, to jest po nas. Tak się zdarzyło. Słuchajcie, w XIX wieku. Dwa regiony były regionami ziemniaczanymi. Jeden region to Irlandia, a drugi to obszar Polski, a dokładniej Galicja. Słuchajcie, ziemniaki zostały zaatakowane przez zarazę. Podobne do grzybów, kiedyś uznawane za grzyby, lęgniowce atakują ziemniaka, wchodzą w jego strukturę, powodują, że ziemniak gnije, nie można go przechowywać, a nawet nie wolno go posadzić na nowo, aby wyrósł na kolejny rok. W Irlandii dodatkowo doszło jeszcze do kwestii zarządzania polami i ziemią przez Anglików, którzy niestety nie reagowali prawidłowo na to, co się dzieje. Więc w samej Irlandii zmarło prawie 2 miliony ludzi, a duża część wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Co się stało w Galicji? Ziemniak zabija masy chłopów. Chłopi obracają się przeciwko szlachcie oraz przeciwko Żydom. Plądrują, mordują, zabierają co się da. Ceny żywności rosną. To niepozorne warzywo, które zapewne większość z nas zna, je no i używa codziennie w kuchni, spowodowało coś niesamowitego, coś strasznego, jakim była masa ludzi. Nie ono, a zaraza, która go pokonała. Na szczęście dzisiaj tej zarazy już nie ma. Ten szczep wymarł, ale w dalszym ciągu ziemniak może być zaatakowany. I tak naprawdę musimy pamiętać, że jeżeli mamy jakąś monokulturę, czyli uprawiamy jeden rodzaj rośliny. To możemy doprowadzić to do klęski głodu. W Galicji w 1846 i 7 roku odpowiedzialnością obarczono znowu społeczność żydowską, społeczność małych miast, miasteczek. Plądrowano domy tych ludzi w poszukiwaniu pozostałości ziemniaków. Tak więc to, co się wydarzyło, było czymś przerażającym, ale też pokazującym, że w epoce industrialnej, w początkach tej epoki, kiedy człowiek żyje już na poziomie przemysłu i wytwarzanie żywności jest dużo. Prostsze i szybsze niż dawniej, może dojść do czegoś takiego. Bezpośrednią też przyczyną wiosny ludów można brać właśnie zarazę ziemniaczaną, czyli tego wielkiego wystąpienia, które wielu narodów, które wystąpiły przeciwko władzy, władzy absolutnej w kwestii poprawy warunków swojego życia, także przez niepozorną bulwę, bulwę ziemniaka. I słuchajcie, popularność wtedy zdobyły odbitki medali z XVIII wieku, tak zwany Feder Jude, czyli Żyd pierzasty. Ta pierzastość miała tutaj dwojakie znaczenie, bo był to Żyd, który jest oszustem, kłamcą, spekulantem, złym człowiekiem, który to krąży po to, aby korzystać z biedy innych. Także przestrzegano przed tym, że ten Żyd może niepostrzeżenie wejść do domu i przynieść nieszczęście. Zwróćcie uwagę, i ludzie trzymali takie medale przy sobie. Po co? By odpędzić to nieszczęście. Więc znowu społeczność przez zarazę, która jest spowodowana przez czynniki no naturalne, tak? W przyrodzie żyją te lęgniowce, obarcza odpowiedzialnością hmm. Żydów. Kolejny kataklizm, 46 rok, susza. Mamy to samo. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że. Ten, który ja pokażę, każdy z nich, każdy z tych elementów, każdej z tych strasznych zresztą historii zawsze będzie gdzieś odwoływał się do niechęci wobec tej społeczności w tym przypadku, wynikających z niezrozumienia jej kwestii pod religijnym, społecznym czy politycznym. Rok 46. to jest brak totalnego, totalnych opadów. Też był wiatr, ale nie było Wody. Tak więc nie działało rolnictwo prawidłowo. I znowu pojawiły się kolejne medale. Zwróćcie uwagę, tym razem Żyda, który jest powieszony. Ten motyw pojawiał się w momencie, kiedy nagle zaczynało być już dobrze. Pojawiało się z powrotem zboże, pojawiało się z powrotem rolnictwo, a Żyd znowu był pokazywany jako ten, który jest nienasycony, bowiem tytuł tutaj jest czas dobrobytu. I w tym czasie dobrobytu na drzwiach stodoły pojawia się cytat. Cytat, który mówi o tym, że o Żydach, którzy w jakikolwiek sposób negatywnie podchodzą do tego, że ludzie mają zboże, bo jeżeli ludzie mają zboże, no to on już nie może spekulować. Dlatego ten Żyd tutaj jest powieszony, ale znowu towarzyszy mu cały czas diabeł. W związku z czym znowu porównanie społeczności do konsaktów z diabłem pojawia nam się tutaj. Nawet jak jest dobrobyt, znowu mamy winnych, bo oni dalej są spekulować, dalej chcą funkcjonować. Słuchajcie, Żydów obarczono niestety również winą za coś, co w zasadzie nigdy mi do głowy nie przyszło na inwazję kleszczy i myszy. To jest powiązane ze sobą. Zresztą naukowcy całkiem niedawno to odkryli, o czym chyba w XVIII wieku niektórzy wiedzieli, że jeżeli pojawia się ogromna plaga myszy, to zaraz po niej występuje plaga kleszczy. Jest to proste, ponieważ duże nagromadzenie się myszy daje możliwość wykarmienia kleszczy. No i słuchajcie, obarczono tą za plagę myszy, które najpierw zjadły. Wszelkie istniejące zasiewy, a później pojawiły się kleszcze, obrzucono znowu, jakby, tą społeczność. To jest z roku 1773 z Saksonii, bardzo ciekawy medal. On wybity jest z sceny, w związku z czym był niedrogi i był przekazywany jako talizman, jako pamiątka tego wydarzenia. Ale ja bym nigdy tak naprawdę nie połączył plagi myszy, kleszczy z kwestią antysemityzmu, a tak naprawdę, jak widać, można było to w sposób bardzo łatwy wyjaśnić w społecznościach tych ludzkich w XIX wieku. Słuchajcie, do wszystkich nieszczeń na sam koniec zostawiam to, co jest czymś, o czym mówimy dzisiaj. Mamy, żyjemy w świecie epidemii, pandemii, i zobaczmy, jak ludzie wtedy patrzyli. Słuchajcie, chyba każdy z Was, Kojarzy jedną z największych epidemii, a także pewien charakterystyczny strój, którym ja postaram się teraz wam pokazać i ubrać. Mam nadzieję, że jakoś będzie mnie słychać. Mam nadzieję. To jest strój doktora plagi. Kojarzycie go chociażby z tego dzioba. Ten dziób, który jest. Ja jeszcze po jedną rzecz wrócę wybaczcie, ale naprawdę ciężko się widzi. Do tego dzioba wkładano różnego rodzaju zioła które miały chronić przed miazmatami. Miazmaty to wyziewy ziemi, bardzo niefajne, brzydkie, które przenoszą choroby, bo w to wierzono. I wkładano najczęściej panysz, ale nie tylko. Także różnego rodzaju mchy, różnego rodzaju zioła pachnące, niepachnące. Wkładając je pod dziób, wdychał je cały czas ten doktor. Plaga. Nazwa wzięła się, i wybaczcie, ja się troszkę rozbiorę z tego, bo faktycznie jest to dosyć ciężkie do noszenia i nie da się tego długo nosić. Ja tu też od razu dziękuję siostrzeńcom mojej żony, którzy zrobili tą fajną maskę razem z jej szwagrem. Słuchajcie, noszono to cały zakrywszy się, ponieważ ten doktor Plaga musiał zakrywać całe. Zmusiał zakrywać całe ciało. Płaszcz, który nosił, był płaszczem stworzonym ze skóry woskowanej specjalnie, więc jakby przeczuwano, że w jakiś sposób dostają się bakcyle tej dżumy, chociaż nie znano pojęcia bakcyl w tym czasie. A dziób miał służyć poprzez niewchłanianie tego złego powietrza. Ciężko było w takiej masie wytrzymać. To, co dziś mamy, że mamy maseczkę, tak? że nosimy maseczkę, że ubieramy rękawiczki, jest niczym w tym, co ten lekarz miał robić. Tylko. Bądźmy szczerzy, ten lekarz nie służył czy też nie pracował po to, by ludzi leczyć, ale częściej oceniał, czy umarli, czy jeszcze przeżyją. Jego atrybutem była laseczka drewniana, która miała dotykać ciała, zwłok, miała sprawdzać, czy dana, postać, czy dana osoba jeszcze żyje, ale musieli budzić grozę. Podpowiem też, że nie w średniowieczu użyto po raz pierwszy tych masek, a dużo później, w XVII wieku, prawdopodobnie lekarz francuski z dworu Ludwika XIV, Charles Delors, który postanowił w ten sposób się chronić, a uznawał, że ta maseczka z tymi ziołami, anyżem, bardzo popularny był ten anyż wtedy nie tylko do tworzenia napitku, alkoholu, ale także jako lecznicze zioło, powodował, że no, wyobraźcie sobie sytuację: macie dużo osób zmarłych stosy ciał i pojawia się postać ubrana na czarno, w kapeluszu, w czapce, z twarzą, z takim nosem potężnym, w którym zapakowane są przeróżne i najróżniejsze e, zioła. No to jest przerażający motyw. E, I słuchajcie, to z bliska taka maska. One były często robione ze skóry, wyprawianej skóry i woskowanej. Ten wosk miał nie przepuszczać tych miasmatów. E, no ale były różne wersje. I tak dziób... Kruka niektórym przypominał, niektórym bociani, jeszcze innym kojarzył się z ptactwem drapieżnym. I nasze ziemie, nasz obszar, tutaj Dolnego Śląska czy Wrocławia, nawiedziła dżuma wielokrotnie. Jednym z momentów, kiedy ta dżuma przybyła, to był rok 1633. Zobaczcie, na ulicy Nankiera, w chodniku czy na chodniku znajdują się takie tablice, płyty, które wspominają najważniejsze historie związane z miastem. Wśród nich znajduje się ta z 1633 roku o przybyciu dżumy. Popatrzcie, jak wygląda dziób tego stwora. Mamy maskę doktora plagi. Dżuma przybyła, zabiła kilkanaście, zabiła, przepraszam, kilkanaście tysięcy osób na tym obszarze, nie tylko Wrocławia, ale Dolnego Śląska. Część osób u, uleczono, ale po tym wydarzeniu niestety rozpoczęły się pogromy społeczności żydowskiej. Dlaczego? Znowu. Znowu mamy to samo, o czym, o czym mówię cały czas przy każdej z tych epidemii. Poprawiać zaczęło się dopiero później, ale ta czarna śmierć nawiedzała, powtarzała tu rysunek pokazujący śmierć po prostu biorącą do tańca człowieka, bo dżuma nie wybierała, czy jest się Żydem, czy jest się chrześcijaninem, czy jest się bogatym, czy biednym. I w 1704 roku znów się pojawiła, znów przybyła, i zwróćcie uwagę, mamy śmierć, która zasiedziała się na tronie wrocławskim, litera W, i nie chciała odejść. W końcu odeszła, ale znowu pozostawiając po sobie żniwo postaci ofiar. Ostatecznie dżuma ustąpiła i jeszcze jedna cholera istniała. No właśnie tą cholerą była cholera. Przepraszam, dlatego tutaj jest ten wykrzyknik, który, zwróćcie uwagę, choroba częsta, zabijająca dużo ludzi, która stała się nawet przekleństwem, pojawiała się wielokrotnie na tych ziemiach. Powód? Grudna woda, zanieczyszczenie. Przecież wszystkie ścieki zrzucano do rzeki albo do fosy. Skąd brano wodę? Z fosy. Skąd brano wodę? Ze studni. Studnia docierała do wód, które łączyły się systemem z rzeką. W związku z czym wszystkie zarazki pojawiały się Wszędzie. Cholera mogła też zawędrować z ludźmi, którzy na nią chorowali. Tutaj w 1831-1832 roku cholera zawędrowała do Wrocławia. Wiemy jak wyglądał ten obraz tej cholery. Wrocław był miastem brudnym i brzydko pachnącym. Niektórzy twierdzili nawet, że są dwie mgły we Wrocławiu w tym okresie: jedna z dymu kominów, czyli smog, a druga żółta smród i zanieczyszczenia. I cholera zabijała masę ludzi. Zwróćcie uwagę, anioł, karzący za grzechy. I dopiero w 1932 roku, kiedy cholera zabrała odpowiednią liczbę mieszkańców, Wrocław jako ścięte drzewo, zaczął się odradzać. Bardzo ciekawe są procedury sanitarne w tym czasie. To ciekawe, nie zostały one wymyślone przez lekarzy o prowincji chrześcijańskiej, a przez Żydów. Mam szczypce, mam nadzieję, że są w miarę widoczne i kopertę. I popatrzcie, jak. Mówiono o listach. Jeżeli list wychodził z obszaru, gdzie jest cholera, miano go trzymać w drewnianych, nie mam drewnianych szczypcach na odległość dłoni. W ten sposób osoba sprawdzająca miała przekuwać ten list igłą wielokrotnie, a następnie nad rozżarzoną siarką okazać go, aby zabić wszystkie zarazki, które się tutaj pojawiają. Wyobraźcie sobie, że przez 20 minut odskazacie list, a listów jest kilkadziesiąt. I wychacie siarkę. Nie polecam, możecie umrzeć. W związku z czym nosi się maskę na twarzy albo kawałek szmaty. To też nie pomaga. Siarka gryzie w oczy. Niezastąpiona znowu staje się maska doktora plagi. Ale to pomagało. W jakiś sposób pomagało. Aczkolwiek niektórzy uważali, że jak to siarka, znowu szatan, znowu diabeł, czyli jakiś motyw wzięty z księżyca i z mitologii podań. Ale taki list odkażony dostawał stempel. Przeszedł odkarzanie miasto choleryczne może iść dalej. Poczta, jak widać, nawet w czasie epidemii w tamtym czasie działała. Przepraszam. Efektem epidemii cholery we Wrocławiu była budowa systemu szaletów oraz systemu oczywiście kanalizacyjnego. Wieża na grobli, późniejsze szalety, z których kilka zostało na wrocławskim Ołbinie, wszystko to wyglądało cudownie, jednakże nie każdemu się podobało. I w 1927 roku pewien historyk sztuki, Franz Landsberger, stwierdził, że szalety są fopa, są brzydkie, nieładne, niefajne. Zwróćcie uwagę, jaka karykatura pojawiła się w gazecie. Landsberger jako Don Quichotte, ale zaznaczonym charakterystycznym elementem, niestety propagandowym nosem, który w błędnym ataku, jako błędny, być może piany rycerz, atakuje szalet. Może śmieszne, może po prostu pokazujące, że ludzie wyśmiali, bo szalety były użyteczne. Tak bym pomyślał, gdyby nie to, że on musiał wyjechać z Niemiec. Taka była na niego nagonka. A kiedy władzę przyjęli naziści, to e, no, bał się o swoje życie. To było też istotne. Ten antysemityzm pojawiał się wtedy coraz głębiej. Słuchajcie, ostatnie wydarzenie z kataklizmów to jest rok 1749. Jestem w miejscu, które zniknęło w tym roku, w 1749. Jestem w podziemiach synagogi pod Białym Bocianem. W 1749 zapewne znajdowałbym się na obszarze Targu. 20 czerwca we Wrocławiu było bardzo dużo przyjezdnych gości. W dzielnicy Żydowskiej, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, znajdowała się bardzo duża liczba gości z całego tak naprawdę obszaru Dolnego Śląska, Górnego Śląska, obszaru Rzeczpospolitej, Saksonii, z Brandenburgii. Przyjechali tutaj na targi św. Jana, święto miasta. Nikt się nie spodziewał, co się wydarzy o godzinie drugiej z minutami w nocy, 21 czerwca. Piorun uderzył w wieżę eee, prochową. To była wieża, która. W której nagromadzono masę prochu do działań wojennych. Ulica Wódkowica, przy której się znajdujemy, nazywana była ulicą Wałową, stąd zaraz za nią znajdowały się wały i fosa miejska. No i piorun uderzający centralnie w Wieżę Prochową wysadził ten fragment dzielnicy. Zginęło kilkaset osób, kilka tysięcy było ciężko rannych. Cały kwartał miasta został całkowicie zniszczony. Na pamiątkę wydano nawet medal, który o tym wspominał. Co może Bóg przez błyskawice i proch może zmienić w ruinę. Zwróćcie uwagę miasto, którego te fragmenty widzimy razem z połączonymi ze sobą ciałami ludzi, ciałami zwierząt, koni. Tego dobrze niestety nie będzie widać tutaj, ale uwierzcie mi i zobaczcie konia. Dla społeczności żydowskiej wydarzenie to stało się dniem postu. Zawsze na pamiątkę tego wydarzenia tragicznego dla nich, jednego z najtragiczniejszych w ich historii, poszczono. Jednak znaleźli się nawet tacy, którzy uważali, że była to kara. Tylko nie było ich dużo. Wiecie dlaczego? Ponieważ w tym momencie podmuch Zwierzy Prochowej zniszczył także nowy kościół, który był budowany przy ulicy Kazimierza Wielkiego dzisiaj Kościół Opatrzności Bożej, który już był prawie na wykończeniu. Dlatego uznano to za wypadek. Słuchajcie, kiedy przez całe trzy wieki. Tworzycie antysemickie medale, antyżydowskie wtedy. No tak, w XIX wieku powstał dopiero ten termin. Kiedy oswajacie ludność i cały czas gdzieś funkcjonuje w mniemaniu to Żydzi, to przez Żydów i tak dalej, to się mści później w XX wieku. Tuż po wojnie, po pierwszej wojnie światowej, powstają medale, które będą również. Odpowiadały na wyzwania ówczesnego społeczeństwa, na problemy. Powojenne Niemcy po I wojnie światowej przeżywają kryzys gospodarczy. Zwróćcie uwagę na tego człowieka. Nieprzyjemny, otyły, troszkę taki niefajny, nieprzyjemny z wyglądu może w tym znaczeniu, bo tu jest specjalnie karykaturalna, jakby jego twarz, jego ciało, jego ręce. Siedzi na zbożu. I popatrzcie, opiódł o Czy żyd? czy chrześcijanin w złych czasach nie jest dobrym człowiekiem. Więc pojawia się także Żyd, oczywiście też chrześcijanin, ale gdzieś ten element tego Korniude, czyli tego Żyda spekulanta, też jest zaznaczony. Oczywiście bacznie tej propagandzie będzie przyglądał się również najbliższy propagandysta nowo otwartej partii Bawarii, NDZAP, którego przywódcą będzie Adolf Hitler. Oczywiście mowa tutaj o Gebelsie. Oraz współpracującym z nim wydawcy obrzydliwej antysemickiej gazety Stürmer, Streichera. To, to oni zaczną wykorzystywać wszystkie legendy, podania oraz historie związane z społecznością żydowską w negatywnym ujęciu prześladowania jej przez innych do swoich celów. W ten sposób zaczną powstawać już bardziej poważne oskarżenia i propaganda całej III Rzeszy, o której. Będę miał możliwość, mam nadzieję, powiedzieć Wam przy innym spotkaniu. Tu tylko chciałbym, żebyście zobaczyli, że jakby motyw medali jest dalej kontynuowany. Tu zbitka, pokazanie pracujących Niemców, uczciwych i zwróćcie uwagę, ten charakterystyczny element propagandowy, czyli przedstawiciela społeczności żydowskiej, który zależy tylko na wojnie, z której może zarobić. Pojawia się też charakterystyczny motyw gwiazdy, która będzie obowiązkowa. W państwie niemieckim Adolfa Hitlera w III Rzeszy od ustaw norymberskich. Dlatego zwróćcie uwagę: mamy ciągłość, bardzo przykrą ciągłość, gdzie przyroda wtedy, a teraz kwestie ekonomii czy wynaturzeń, wynaturzonych pomysłów jednego człowieka, jakim będzie Hitler oraz jego partii, będą nam budowały obraz społeczności żydowskiej w dalszym ciągu to się nie weźmie znikąd i o tym też pamiętajcie. Nie w XX wieku nagle z Księżyca pojawia się Hitler ze swoją partią i antysemityzmem. To się bierze z poprzednich, poprzedniego budowania tego antysemityzmu. I to jest ważne, że niezwykle istotne jest edukacja i ciągłe powtarzanie czy pokazywanie prawdziwych obrazów wydarzeń i próba docieczenia, dlaczego tak się stało, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to w dalszym ciągu będą pojawiali się ludzie, którzy w irracjonalny sposób będą szukali kozła ofiarnego, i znajdą sobie go. Zawsze go sobie znajdą. W tamtych czasach często znajdywano ich w społeczności żydowskiej. Ja bym chciał bardzo podziękować Wam za to, że mogłem podzielić się swoją wiedzą i pokazać Wam coś w innym ujęciu. Także w tym sposobie przedstawiania antysemityzmu czy uderzania w społeczność żydowską, nawet z wykorzystaniem zjawisk przyrodniczych, katastrof naturalnych. I też mam, mamy czas, mamy chwilkę czasu, myślę, na zadawanie pytań. Jeżeli chcecie, to oczywiście zaraz się przeniosę przed ekran komputera i będę mógł odpowiadać na to, co wyświetlicie. Tak więc ja teraz znikam, dołączam, dołączam tak, i przenoszę się do Was. Jeżeli będzie potrzeba odwołania się do jakiegoś slajdu, też o tym mówcie. Okej, okay, mogę? Tak, czy. Dobrze. <grywa> Dziękuję bardzo za, za pochwałę. Czekam, czekam na pytania, jeżeli możecie. Jeżeli są jakieś pytania, czekam cały czas. Jeżeli chcecie jeszcze raz zobaczyć jakiś slajd, odwołać się, żebym mógł powiedzieć co nieco na temat danego medalu. Albo danej historii nie ma problemu. Okay. Czy we Wrocławiu e, współczesnym są ślady antysemityzmu? E, czy pytanie dotyczy antysemityzmu tego, który niestety w dalszym ciągu jest kultywowany przez niektóre grupki ludzi, którzy chyba nie mają pojęcia o czym robią, czyli dziwne napisy dotyczące Żydów, czy bardziej te poprzednie z poprzednich czasów z czasów Hitlera, czy jeszcze wcześniejszych 18 czy XIX wiecznych? Bo jeżeli tak, to mamy przede wszystkim. Taki moment, gdzie z poprzednich czasów proszę zwrócić uwagę na przedstawienie typów twarzy i urody, które będą chociażby na budynku e, poczty, Muzeum Dzisiaj Poczty i Komunikacji, e, tu niedaleko Galerii Dominikańskiej e, hotelu e, Hilton. Tam może się pojawić e, Wam. Typy urody. Pojawi się Tatar, pojawi się Polak, ale pojawi się także Żyd. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest ukazany. Też będzie to motyw bardzo mocno nacechowany karykaturalnie. Tak więc to jest jakby pierwsza z rzeczy. Inne pozostałe elementy to jest kwestia propagandy szeptanej czy propagandy plakatowej. Takie się nie zachowały, ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wyglądało, to no już myślę, po pandemii, jak wszystko zacznie pomału wracać do normy, zapraszam na wystawę do. Podziemi synagogi pod Białym Bocianem, gdzie jest wystawa dotycząca propagandy nazistowskiej. Tam możecie zobaczyć dużą liczbę plakatów, a także motywów, które kierowały tymi ludźmi w tym, w tym czasie. Tak więc myślę, że to jest dosyć, dosyć ciekawy, ciekawa wystawa, i zachęcam do jej obejrzenia, bo w samej przestrzeni Wrocławia niestety mamy cały czas do czynienia ze współczesnymi napisami, dosyć głupimi, ale one się pojawiają cały czas i cały czas są, jakby gdzieś funkcjonują w tej przestrzeni społecznej, niestety. Jeżeli chodzi o przyczynę lat tych 70 nowych deszczów w XVIII wieku na naszych terenach, to jest bardzo ciekawe pytanie i też bardzo trudne pytanie. Mamy anomalię pogodową, która wynika. I teraz mamy dwie, dwie rzeczy, bowiem naukowcy do tej pory się spierają. I z tymi, z którymi udało mi się zapoznać i zobaczyć, to jest to kwestia niskiej aktywności słonecznej. To jest jakby jedna ze spraw. Ale druga ze spraw jest to duża aktywność wulkaniczna na obszarze Islandii, która mogła w jakikolwiek sposób również wpłynąć, podobnie jak wielki wybuch, ten dziś w ośmiostopniowej, czyli siódmy stopień, wulkanu Tambora. Tak więc jakby to są te dwie przyczyny. Trzecią przyczyną oczywiście jest to krążenie, czy znaczy krążenie informacji. Czy to nie spodobało długich zim. To do tego zaraz, zaraz odniosę się, wracam jakby do tego, czyli jakby ta mała aktywność słoneczna oraz kwestia, dużych, dużych opadów związana z, z zmianą z cyrkulacją. Jest też motyw związany i tego niestety nie wiem do końca. Nie jest to moja domena, ale ten dotyczący dotyczący przede wszystkim zmiany prądów morskich. To jest bardzo ważna sprawa. OK, tym się jeszcze muszę zająć, ale dziękuję za pytanie. Czy to nie spodobało długich zim, na pewno, na pewno te minimum słoneczne i być może także znowu pojawienie się słońca tej małej aktywności słonecznej, bo to był taki tylko moment. To był rok, dwa, ale było to bardzo podobne do 1600. 60. roku, kiedy również mieliśmy minimum klimatyczne i Szwedzi mogli przejść nawet po zamarzniętym Bałtyku. Jakby możemy się podtrzymać tutaj tego, tego, tego elementu związanego z, albo z aktywnością wulkaniczną, albo plamami słonecznymi, czy małą aktywnością Słońca, e, zmniejszoną aktywnością, lub również ze zmianą e, prądów morskich, Powiem, te wszystkie elementy są w tej chwili brane pod uwagę. Też miałem pytanie dotyczące publikacji książek, które zajmują się tym tematem. Najchętniej dla niej historyka. To, przepraszam, taką książkę próbuję napisać. Mam nadzieję, że mi się uda. Obecnie w języku polskim jest tego bardzo mało. Jest parę publikacji, które są w języku angielskim i są to publikacje dotyczące medali antysemickich i one zostały wydane przez Muzeum Antysemityzmu, to zła nazwa, w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych przez tych badaczy. Ja mogę później na Facebooku podesłać także, tutaj Fundacja się zgodzi, tak więc nie ma problemu, wkleję informacje o tym. Samych w sobie informacji należy szukać w wielu źródłach, są to źródła rozproszone niestety, więc jakby całej jednej książki dotyczącej tych wydarzeń, o których mówiłem, nie ma. I nad tym bardzo boleję, aczkolwiek sam też próbuję coś takiego stworzyć, tak więc jeżeli... Mógłbym w ten sposób, no, co prawda chwalę się troszeczkę, przepraszam, ale no to z tego względu wynika, że jest to temat w zasadzie rozproszony, mało osób się nim zajmowało, chyba mało osób się też zajmuje do końca, a jest to temat niezwykle ciekawy, bo wiele wątków się pojawia chociażby przy tym, że przyroda czy katastrofy naturalne potrafią wpłynąć nawet na taki odbiór społeczności żydowskiej. Tak więc też bardzo dziękuję. Ja też zachęcam, jeżeli macie pytania, również do kontaktu prywatnego przez Facebooka. Możecie napisać, jeżeli będę mógł, to także odpowiem. Tak więc nie jest to dla mnie problem. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to, to z chęcią, jeżeli nie, to chyba będę się pomału żegnał. Jeszcze. Więc jeżeli, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, czy będą dotyczyły, proszę bardzo. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze się spotkamy, bo mam dużo do powiedzenia na ten temat, a jakby kwestia antysemityzmu imowanego w troszeczkę inny sposób niż do tej pory, poprzez pryzmat zupełnie wydarzeń pozornie niezwiązanych z tym, Stąd wspominałem na początku, że niektórzy się uśmiechali nawet z tego. Ponieważ no jak przyroda, no jest niezwykły i bardzo ciekawy. Tak więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że miałem możliwość powiedzenia tego co wiem i dziękuję też, że Wam się podobało i coś bardzo fajne. Dziękuję też za bardzo fajne pytania, w razie czego zawsze jestem do dyspozycji będziemy mogli. Tak więc dziękuję bardzo.